Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj w demo zupełnie nowej produkcji pod tytułem Scarlet Nexus. Mówiąc tak w skrócie, jest to nowa gra przygodowa, gra akcji. Wszystko, jak sami widzicie, w takim charakterystycznym stylu anime. Jesteśmy tutaj rzuceni do bardzo dalekiej przyszłości science fiction. Planeta jest wtedy opanowana przez przerażające mutanty, takie połączenie ludzi oraz roślin, więc dosyć zwariowana fabuła, więc zobaczymy, jak to wszystko wygląda w praktyce. Teraz właśnie odgrywa się z tego demo, ale właśnie pełna premiera będzie odbywała się 25 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, więc całkiem możliwe, że teraz taki będzie pojedynczy odcinek. Właśnie tego 25 nagram z tego pełną serię, jeszcze zobaczymy, jak bardzo mi się to wszystko spodoba. W sumie robiłem takie głosowanie na najciekawszą nadchodzącą grę z przyszłego miesiąca. Ta gra otrzymała rekordowe, powiedzmy, 3%, co jest najgorszym wynikiem chyba w historii moich głosowań. Więc come on, co się dzieje z wami, widzowie? To jest taka ciekawa gra. Aż w sumie nie wiem, zobaczymy. Więc kim możemy grać, mężczyzną albo kobietą? Jeżeli chodzi o główną serię, to może tym mężczyzną zagram, ale teraz kobietą wypróbujemy, zobaczymy. Czyli tutaj macie jej cały opis. Tutorial, dobra. Powiedzmy, że tak na szybkości sobie zobaczę, jak to wszystko działa. Dobra, więc przechodzimy do samej fabuły. Zobaczmy, na czym to polega. Jak sobie widzicie, taka fabuła przyszłościowa, science fiction. Ciekawy styl graficzny, trzeba przyznać. Everyone's here. Major Eden, may I ask a question? Oh, Naomi, we call each other by our first names in the OSF. Don't be so formal. No one looks their age here. And our ranks? They're just words on paper. The OSF only recognizes strength. I don't like to say we judge on strength alone, but that's mostly how it is. So, what was your question? Right. Haruka isn't here yet. I wonder if something happened. Haruka is our platoon's operator. She directs us from the back with telepathy. Can you hear me? I'm able to communicate telepathically within a 500-kilometer radius without the system's assistance. It's draining, though, so I need you to join the group. Naomi, Kasane, open your personal ports. The team leaders are Naomi and... Oh, Kasane. That's awfully nice of you, Shiden, letting the new scout be leader. No, I... I thought it would be best this way, so I volunteered. Huh? Well, well. It's big of you to go along with that, Shiden. Okay, let's get this mission on the road. Follow Haruka's navigation to the specified goal. Take out any and all others you see along the way. If you decide not to fight, I authorize you to retreat. That's all. Copy that. Okay, be careful. Don't provoke Shiden too much. Więc nie wiem, całkiem ciekawy styl graficzny, jeszcze właśnie takie, nie wiem, przerywniki niczym jakaś właśnie, jakby się to wszystko działo w jakichś komiksach, więc... Ciekawa sprawa. Więc może na samym początku pokażę wam jakieś sterowanie, bo udało mi się już tutaj ten cały tutorial wygrać. Więc taka najważniejsza, kluczowa sprawa to podnoszenie takich przeróżnych przedmiotów. Taka właśnie telekineza. Can everyone hear me? We can use brain talk to communicate whenever we want, even when we're split up. Let me know if anything happens. Okej, czyli mamy tutaj komunikację z naszą, powiedzmy, prowadzącą. No i jeżeli właśnie tutaj ten R2 wykorzystujemy, no to na samym dole właśnie możecie taki fioletowy pasek zaobserwować, to się nam odejmuje, więc to jest tutaj ograniczona liczba takiej many, więc to może tutaj co jakiś czas wykorzystywać. A jeżeli chodzi o kolejne skille, to możemy tutaj również dashować, możemy biegać, to jest jasna sprawa. Mamy tutaj kilka ataków, taki zwyczajny kwadratem, mamy także taki, że trójkątem, że się niby cofamy. Jest taki inny rodzaj ataku i to różne kombosy można tym wykonywać, ciekawe. Oprócz tego coś jeszcze interesującego to było chyba na tyle, mamy jeszcze skoki. O, są nawet double jumpy, nawet tego jeszcze nie sprawdziłem. A i możemy jeszcze jakieś tutaj przedmioty wykorzystywać, ale nawet nie wiem jak. Chyba tego w tutorialu nie było pokazanego, więc chyba tam jakoś w dół pewnie strzałka i w zasadzie tyle. Więc ogólnie ciekawie się to prezentuje. Pod tym stylem graficznym myślę, że jeżeli tutaj przybliżymy na te wszystkie postacie, co wy o tym wszystkim sądzicie,
Myślę, że ładnie tutaj to wszystko wygląda. Na przykład porównując do tego Genshin Impact, to jest taka właśnie gra, w którą gram najwięcej, jeżeli chodzi o te gry anime. Więc może będę do tego najczęściej porównywał, ale to jednak zupełnie inny styl, więc jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. A, czyli jeżeli użyjemy R1 oraz później jakiś właśnie tutaj znaczków tego kółka X, to jakieś dodatkowe skille będą mogły być wykorzystane, tak? Więc zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, dobra. I powiedzmy, że wiem, o co już tutaj chodzi, zobaczmy. Teraz mamy różne tutaj skille, kilku różnych postaci. Zły przycisk, po prostu klikałem i nie wiedziałem, co się dzieje, więc trochę głupia sprawa, więc klikamy R1, no i teraz jakieś tutaj dodatkowe skille tych naszych postaci ze składu i w zasadzie tyle, okej. Czyli tak to się prezentuje. No to również nie było wytłumaczone w trakcie tutoriala, więc już mniej więcej wiem, na czym to wszystko polega, ta cała rozgrywka. Okazuje się, że taką najlepszą taktyką jest po prostu zbieranie jakichś przedmiotów, bo to właśnie bije najwięcej ta cała telekineza. Tym jeszcze, nie wiem, powiedzmy kwadratem można tutaj dobić i tymi skillami pod R1. W sumie taka dosyć bardziej dynamiczna rozgrywka. Strasznie dużo straciłem zdrowia, więc może się jakoś uleczymy? Okej, i tutaj mamy zdrowie na samym dole tej głównej bohaterki. Czy jest tutaj automatyczna regeneracja? Chyba nie ma, więc będę musiał to wykorzystać. Ciekawe, że ci wszyscy jeszcze nasi z nami tutaj ładnie podróżują oraz też walczą na tych wrogów, więc ciekawie się to prezentuje. Ciekawe, czy mógłbym na przykład wybierać tą swoją całą ekipę oraz jakieś, nie wiem, budować powiedzmy jakieś składy. No to będę porównywał tą grę do tego właśnie Code Vein, bo to są właśnie ci sami deweloperzy z tego Soulseka stworzyli 2 lata temu. Więc tamta gra bardzo mi się podobała, to była bardzo taka właśnie klimatyczna produkcja i dlatego chciałem właśnie to wypróbować po raz kolejny. There are locations when you can obtain items. Aha, czyli można różne itemy znajdować, jasna sprawa. Dobra, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą mapę. Przynajmniej możemy sobie tutaj w górnym prawym rogu zaobserwować, jak ta cała arena się prezentuje, i to raczej w innym miejscu trzeba podejść. Tutaj jest jeszcze jakiś dodatkowy przedmiot. Tak są one właśnie zaprezentowane, dobra. Więc nie wiem, jak na razie gameplay jest w miarę przyjemny. To cała kamera jest może taka trochę dziwna, moim zdaniem. Ja osobiście wolę mieć ją tak trochę wyżej ustawioną, jakoś coś w tym stylu, ale to automatycznie od razu mi się tutaj ustawia i to bardzo szybko tak trochę niżej. Więc nie wiem, myślę, że to by dało radę jakoś tutaj zmienić, gdyby się grał na jakimś, powiedzmy, PC-cie albo na czymś innym, bo ja osobiście gram tutaj na PlayStation 5. Jest właśnie tutaj dostępne na tej konsoli, wcześniej jeszcze było na Xboxie, ale nic tego nie miałem. Okej, mamy tutaj do czynienia z jakimiś latającymi wrogami, więc jak sobie na tych radzić? Kurde! Dobra, chyba potrzebuję pożyczyć jakichś skilli odpowiednich, tylko pytanie, których? Muszę jakiś tutaj... Dobra, jeden skill zadziała, jakaś tutaj niewidzialność się okazuje. No i teraz możemy tutaj ładować całe combo, więc... Wspaniała sprawa, L2? Zobaczmy. To dopiero krwawa rozgrywka. Przeciwnik został totalnie zmiażdżony, ale muszę przyznać, że ta kreacja wrogów, jak one w ogóle tutaj wyglądają? To całe połączenie jakichś robotów, ludzi oraz roślin? Mniej więcej tak to się prezentuje, więc ciekawa sprawa. Dobra, wykorzystajmy jeszcze tą naszą telekinezę. Co ten w ogóle przeciwnik reprezentuje teraz, pytanie? Dobra, i przeciwnik został załatwiony, L2 do wykończenia, zaraz, dobra. Czyli niby mamy tam jakieś spowolnienie czasu, nawet dokładnie nie zwracałem na to uwagi. Czyli jeżeli teraz użyję, powiedzmy, ten R1, to przez jakiś czas właśnie ten czas jest spowolniony. Przez chwilę mamy taką możliwość. Więc tutaj naprawdę mamy bardzo duże możliwości, muszę przyznać. Właśnie tym całym naszym składem jesteśmy bardzo jednak potężni.
Więc nie wiem, czy tak by wyglądał właśnie początek tego całego gameplayu. W zasadzie wygląda bardziej jak jakiś, nie wiem, jakbyśmy byli już super potężni. Jakoś w trakcie jakoś dalszej rozgrywki, więc ciężko powiedzieć. Więc dosyć łatwo to wszystko jeszcze wygrać. Dobra, zobaczmy w takim razie jakieś skille, żeby on właśnie zaatakował tego właśnie przeciwnika, okej. Kurde, on dalej tutaj ciśnie, no. Które to na niego działało? Invisibility, pamiętam, że gdzie dobrze sobie radziło. Muszę tego przeciwnika uderzyć. Dobra, teraz mamy tutaj potencjał, żeby go zaatakować, więc wystarczy już skończyć z tej. No i tyle. Więc nie wiem. O, co my tutaj mamy? Czy to jest jakaś walka z przerażającym bossem? Kurde. A, czyli mają ciężką skorupę. Aha, czyli trzeba jakieś czułe punkty znajdować u tego wroga. No dobra. No i dodatkowo można jeszcze wykorzystać jakąś duplikację i wtedy łatwiej będzie można może tą całą skorupę zniszczyć, więc zaraz zobaczymy ten skill duplicate. Mamy coś takiego? No niestety jeszcze jest pod tym cooldownem, więc jak na razie tego nie zrobimy, to wykorzystam jakieś tutaj inne rzeczy, ale ta skorupa jest dosyć ciężka, no niestety nie atak łatwo, więc może tak postaramy się na samym początku zaatakować. Jakikolwiek damage tutaj zadaje. Dobra, zobaczmy zaraz tej duplikacji, jeżeli będzie taka możliwość. O, ale oberwałem z kopyta, no nie. To jest jednak mocny wróg. Dobra. No i teraz wszystkie skille odpalamy najlepiej. I zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. Tak jest, mamy spowolnienie czasu, więc to powinno trochę mu zadać. Ale teraz trzeba ten czuły punkt jakoś odnaleźć. A nie wiem, gdzie on jest dokładnie. Nie udało mi się tego jeszcze odszukać. Dobra, L2, come on. Nie zadziałało, chyba nie miałem wystarczającej ilości siły. Ale powoli wychodzi za smut, że go załatwimy. Okej, proszę bardzo, po raz kolejny telekineza. I zaraz załatwiony, tak jest, mamy też nowy poziom. Jeżeli już uda nam się zwyciężyć, to mamy automatyczną regenerację zdrowia, jasna sprawa. Nie, muszę przyznać, że ciekawy klimat. Mi osobiście trochę bardziej to przypomina może Nier Automata. Taki właśnie klimat, powiedzmy, science fiction, też ta pierwsza mapa, którą też jako jedyna grałem, to właśnie taka podobna była. O kurde, co tutaj wykonałem? Jakieś ulti chyba przez przypadek. Okej, czy udało mi się wejść w jakiś znacząco lepszy stan Brain Drive? Okej, czyli tak jak jakiś, nie wiem, jak to nazwać? Ultra Instinct. No i teraz mamy większego atak speeda, zredukowane koszty many oraz jakieś inne tutaj rzeczy, więc ciekawa sprawa. Zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc cały czas mogę tutaj spamować wszelkimi skillami, używać tej telekinezy, więc teraz będzie to trochę szybsze. O, jeszcze jakieś kombosy, zobaczmy. Zaraz, czy ja się jakoś zmieniłem? Swoje wyglądało tak, jakbym sterował właśnie jakąś inną postacią, ale to jest właśnie niemożliwe, żeby tutaj się pozamieniać. Cały czas ciśniemy tą kasanę. No dobra, w takim razie sprawa zwyciężona i teraz pytanie, należy chyba spojrzeć na mapę, gdzie należy teraz przejść, może jakoś z tej strony. Jest na przykład jakiś właśnie tutaj przedmiot do zebrania. No właśnie, jeszcze sporo rzeczy do zebrania i teraz pytanie, jak sobie teraz radzić? Co ja miałem w ogóle teraz zebrać? Może jakieś opcje, żeby tą całą mapę zobaczyć? A, przy okazji mamy jeszcze to całe menu, czyli to jest to całe party. Trzy osoby w naszym zespole plus dwie towarzyszące chyba na dalekiej odległości, z tego co rozumiem. Tutaj mamy przeróżny zestaw itemów. Equipment dla każdej postaci, okej. Okay. No, ciekawe modele są tych wszystkich postaci, co wy o tym wszystkim sądzicie. Nawet nieźle to wygląda, okej. Okay, tutaj możemy jeszcze ulepszać swoje postacie, więc chwila. Mogę to teraz w ogóle wykonać? Chyba nie ma takiej możliwości. Potrzebuję jakiś BP to learn skill. Dobra, a to o co tutaj dokładnie chodzi, to są te wszystkie skille, chyba można będzie je jakoś wymieniać, tak?
Okej, zaraz zobaczymy. A, czyli zmieniłem sobie ten... to przypisanie, ale nie mam tutaj więcej skill, to jeszcze story... library? A, to po prostu... wszystkie kwestie, które się stały, no i opcje, jasna sprawa. No dobra. Więc teraz z przyjemnością zobaczyłbym, gdzie jest w ogóle kolejna misja. Wydaje mi się, że jakoś z tej strony mamy coś interesującego. Tak to wyglądało na mapie. Radę jakoś to przeskoczyć. A, tutaj jest winda, okej. Okay. The bridge that runs over the river is still used as a trade route too. Więc tutaj możemy już z bliska zobaczyć te wszystkie postaci. Nie, trzeba przyznać, że te modele całkiem nieźle się prezentują. Tak z bliska. O, i mamy walkę na kolejnego przeciwnika. Tym razem jakaś walka z przerażającym bossem, więc trzeba będzie się bardziej skupić. Okej, okay, czyli mogę właśnie zniknąć za pomocą tego naszego skilla R1 i wtedy zaatakować w jakiś mocniejszy sposób, więc proszę bardzo, teraz dobra, niewidzialność teraz całego zespołu i teraz można się jakoś zakraść za kolesia i ładnie go zaatakować, więc zobaczmy, jaki w ogóle tutaj przeciwnik przerażający, dobra. No i teraz ciśniemy z przeróżnych skilli, come on. Niech nasi jeszcze tutaj wykonują wszystkie skille, może jakiś damage tutaj wleci. No damage? Co? Koleś się schował w jakimś pudle. Aha, okej, nie zauważyłem tego. Czyli należy tutaj jednak trochę bardziej pomyśleć z tego, co widzę. No i teraz mając niewidzialność możemy kolesia zajść i zrobić jakikolwiek damage, więc proszę bardzo. Dobra, proszę bardzo, mocniejszy damage. Wykorzystajmy tutaj... kurde, znowu. L2? Dobra, złapany chyba. A dobra, te cutscenki, co wy o tym sądzicie? Patrzcie na to. Zatwiony? Ale tu wykończenie jest mocne. Niesłychana sprawa, no dobra. Więc zbierzmy jeszcze te wszystkie przedmioty i... i nie wiem co dalej. Trzeba się patrzeć na mapę, gdzie jest kolejny cel. Gdzieś powinien się tutaj znajdować. Ale w zasadzie nie wiem gdzie. A, chyba trzeba będzie po tym wejść. Po tych całych schodach, więc... no tutaj nas jeszcze nie było. Proszę się jakąś windą tutaj. Przyjechaliśmy. No, mamy kolejnych przeciwników. Czyli po raz kolejny tą niewidzialność trzeba zastosować. Dobra, całym składem. Czy mógłbym się po prostu przedostać jakoś tutaj pomiędzy, czy ja muszę z tymi wrogami wygrać? Teraz pytanie, nawet nie wiem dokładnie. Powiedzmy, żebym ich zostawił. I co teraz? Yes. Did you just forget I was even here? Dobra, więc zostawiliśmy sobie tych przeciwników, co nie wiem, czy jest w zasadzie dobrą opcją. No ale powiedzmy, że pójdę sobie jeszcze jakoś tutaj niżej na tą arenę i zobaczymy, czy jeszcze coś z tego wyjdzie. Czy jest nasza misja? Misja znajduje się jakoś z tej strony, zaraz w zasadzie będziemy na niej. Więc w zasadzie mógłbym tutaj... pominąć tą walkę z przeciwnikami, ale nie wiem, czy to jest dobra opcja. Gdyby tam mniej expo, ale powiedzmy. Więc chodźmy sobie na arenę i z tym razem się tutaj stanie pytanie. Jakaś walka z bossem zapewne. O, z tym razem. Wow, Team Kasane is first to the goal. Team Shiden would have been first too. Shh, something's here. Good one. You picked up on the other before I did. Wait a minute. This one's a major other. Major? Gemma? A major other has appeared at the objective. Major others are others that killed OSF members in the past. Yes. Here it comes. I'll intercept. We'll be there in a few minutes. Just hold on. Contact with a major other. Don't overdo it, Kasane. Shiden, follow her lead.
Now we're talking. Hope you're ready to see how strong I am. Quit barking, then. It's time to show me some bite. Dobra, więc zapewne trzeba będzie jakoś pomyśleć, a nie tak od razu wbijać ze wszystkimi skillami, więc zobaczmy sobie na przykład tą niewidzialność. To jest jednak całkiem mocne. Czy ten przeciwnik może jakoś sobie tutaj na to poradzić? A zobaczmy z takich normalnych ataków, czy ja tutaj cokolwiek w ogóle zadaję? Coś mu tutaj zrobiłem, ale niewiele. Czy jakieś materiały podobno z wysokości tutaj zwisają, ale dokładnie tego nie widzę. Należy to jakoś wykorzystać. A, ten przeciwnik się jeszcze regeneruje, najlepiej. Okej, czy jakąś wodę ma właśnie tutaj na swoim grzbiecie? Może jakoś z tego skorzystam? Jeszcze spowolnienie czasu, duplikacja. Wszystko tutaj wykorzystuję, zobaczymy. Bo jeszcze jakieś leczenie tutaj wykorzystajmy. Kurde, ale morduje mnie wróg. Właśnie staram się mu tutaj walnąć na tą całą górę. Może z takich normalnych ataków po prostu byśmy to wygrali. Zobaczmy, czy to w ogóle jakkolwiek dobra taktyka się tutaj znajdzie, nie wiem. Kurde, dobra, jakoś tutaj powoli wygrywamy. Myślę, że da radę to jakoś wygrać w taki sposób, ale to ewidentnie nie jest najlepsza taktyka. Ale prawie zginęłem. Nie ma szans, muszę się uleczyć. Podchodź tutaj. To jest najlepsza taktyka. Dobra, okej. I teraz L2. Kurde, i znowu nie mogłem. Ale to jest dziwna sprawa. On musi jakoś tutaj bardziej, jeszcze bliżej podejść, czy jak? Come on. Z tych linek muszę tutaj skorzystać, ale coraz mocniejsze skille ma. Musi jakoś bliżej podejść, no nie wiem. Dobra, udało się cofnąć. I teraz L2 spuszczamy i to powinna być wygrana chyba. Patrzcie na to. Nice. No i teraz wszystkie tutaj skille odpalam i mam nadzieję, że zadziała. Więc proszę bardzo, jak go tutaj uderzymy. Come on, jeszcze R2. Czy damy radę zwyciężyć? Jak mam mało zdrowia? Dojedziemy go już kwadratem chyba zwyczajnie, zaraz zobaczę. Mam taką nadzieję przynajmniej. No, on ma zdrowia, on się regeneruje bez przerwy. Nice, dobra. What the hell do you think you're doing? I can protect myself, thank you very much. Victory! The Scarlet Guardians have won! The hero of this fight is, of course, Second Lieutenant Cassane Randall, who took down a major other on her first assignment. Congratulations, Lieutenant Randall. Let's hear what she has to say. How do you feel? You must be tired. Your first victory on your first deployment. Isn't that satisfying? Shiden gave all the orders. Ask him about it. What? So sorry I'm late. That was a good fight. Oh dear. Poor Shiden. This is Arashi. Sorry, looks like you caught the crow's attention. Arashi! You're right. They got Shiden. We'll take them. That's not like you. Kodama gets depressed if there are no crows around. Hi! Captain Arashi Spring! We're about to do a full sweep for others. Looking forward to seeing all you reporters there! Oh, they're finally gone. Let's go back to Suo, everyone. Copy that. No dobra. I to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o to demo. Tak bym stawiał. Dobra, zróbmy sobie tie skip. Wydaje mi się, że to już jest końcówka. Thank you for playing. Dobra, więc jeżeli chodzi o demo, to było w sumie na tyle. Nie wiem.
Nie wiem, co mam myśleć. Mam w sumie mieszane uczucia. Myślę, że ta gra mogłaby się bardzo rozwinąć. Czyli to był taki bardziej tutorial z tego, co widzę, że tutaj graliśmy właśnie takim zespołem pojedynczym, ale to nie jest ta cała główna fabuła, to taki bardziej, powiedzmy, tutorial, jakaś walka na takiego pojedynczego bossa, taka może nawet pierwsza misja, a w takiej normalnej rozgrywce może bardziej rozpoczęlibyśmy właśnie samemu, później właśnie zdobywali jakieś tutaj postacie nowe. Nie wiem, niektóre elementy ciekawe mają naprawdę tutaj, ciekawy gameplay pod niektórymi względami, bardzo dynamiczny. Też ciekawy tutaj świat, ciekawe nawet mechaniki, że może sobie dobierać te wszystkie skille, umiejętności, na przykład niewidzialność, jakieś tam duplikacje oraz inne. Ja tutaj trochę mało umiejętnie z tego korzystałem, muszę przyznać, jakoś tam nie czytając tak trochę szybko. Więc tak się zastanawiam, czy nagrywać z tego jakąś większą serię, to 25 czerwca będzie właśnie premiera ostateczna, więc może nagram z tego jakąś serię? Nie wiem, fajnie to wygląda. Tutaj w 4K nagrywam i muszę przyznać, że ładna grafika, nie wiem, co wy o tym wszystkim sądzicie. Więc piszcie w komentarzach, jakie są wasze wrażenia. No i na tej podstawie też może nagram, może nie, zobaczymy. Tam będą jeszcze kilka tygodni wcześniej, będą jeszcze inne tam premiery, ten Ratchet & Clank, Final Fantasy VII Remake, Intergrade. Więc jeżeli tamte premiery ukończę i nie będę miał co robić, to może nagram też Scarlet Nexus. Całkiem ciekawa produkcja właśnie od tych samych twórców, co Code Vein. Bardzo fajna była właśnie tamta gra, więc tutaj także mam całkiem, nie wiem, takie, powiedzmy, dobre podejście początkowe, no i nie wiem. Więc piszcie w komentarzach, a ja może się do tego dostosuję i zobaczymy. Więc dobra, więc to była tyle dzisiejszy materiał. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.